Wielkopolanie wiedzieli, że ta niepodległość przyjdzie, ale nie wiedzieli, w jakim kształcie będzie ta Wielkopolska. Nie było pewności, że wrócimy do granic pierwszej Rzeczpospolitej. Były dwa poglądy na temat odzyskania niepodległości. Ta grupa starszych mieszkańców, która osiągnęła stabilizację życiową, z wielkim zainteresowaniem i z nadzieją spoglądała na rozmowy pokojowe, które toczyły się w Paryżu. Ówczesne elity mówiły, że to jest jak z drzewem. Konferencja pokojowa i ten dojrzały owoc i tak spadnie na ziemię. Ale o jakim smaku i jakie będą skutki tych żniw, to nie potrafili powiedzieć. Drugi nurt zakładał, że tą niepodległość będziemy odzyskiwać przede wszystkim zbrojnie, a te działania polityczne będą tym działaniom zbrojnym towarzyszyć i będą je wspomagać. Jakbyśmy prześledzili wszystkie polskie powstania, to olbrzymia część uczestników to byli ludzie tam nastoletni albo dwudziestokilkuletni, aż do powstania warszawskiego, ba nawet do poznańskiego czerwca 56 roku. Tu również ci ludzie młodzi, starsi już byli ostrożniejsi, a często było tak, że w młodości ktoś był powstańcem, tak? A na starość, tak, tam po 20-30 latach zresztą on musiał się ustatkować, założyć jakiś interes, tak, z czegoś żyć, to stawał się organicznikiem. Pokolenia poprzednie budowały pewną tożsamość, budowały pewien rodzaj etosu, który miał służyć tylko i wyłącznie temu, że kiedy nastąpi ten właściwy moment, będziemy gotowi. Będziemy gotowi do działania i będziemy robili to skutecznie. To widać, że to nawet jeśli sam moment, chwila jakiegoś takiego, nie wiem, zapomnienia, spontaniczności nastąpiła, to wszystko to, co nastąpiło potem, było efektem właśnie tej długiej, żmudnej, często nie przynoszącej, przynajmniej na pierwszy rzut oka, efektu pracy, która sprawiła, że w momencie, kiedy wybucha powstanie, każdy zna swoje miejsce. Gdyby i nie jedni, i nie drudzy, gdyby każdy działał odrębnie, pewnie byśmy nie osiągnęli tego efektu wspaniałego, jakim było zwycięskie powstanie wielkopolskie. Rewolucja, która wybuchła w listopadzie, to jedno, a z drugiej strony ta sytuacja polityczna w Poznaniu tężeje, w Poznaniu i Wielkopolsce. Niemcy sobie zdają z tego sprawę. Zdają sobie sprawę, że pozwolili Polakom chyba na zbyt wiele. Utwierdza im ich w tym przekonaniu Polski Sejm Dzielnicowy w grudniu roku 18. No bo to ożywienie, ten duch narodowy Polski, który na poznańskich ulicach jest obecny, Niemcy widzą. I to ich drażni. Oni sobie zdają sprawę, że chyba zbyt wiele Polakom dali, że ten wentyl bezpieczeństwa, bo tak traktowali chyba te polskie tendencje narodowe w listopadzie i na początku grudnia, że ten wentyl bezpieczeństwa właściwie, no to w tym momencie to już jest pęknięta opona, że to powietrze ucieka. I ta sytuacja sprawiła, że oni w pewnym momencie, gdzieś w połowie grudnia, zaczęli się trochę odgryzać. Zorganizowali bliźniaczy zjazd delegatów, który niejako pokrywał się trochę z tym, co zrobili Polacy na początku grudnia. Też przemaszerowali przez Poznań, też znosili okrzyki. Tym razem to wszystko miało taki charakter narodowy niemiecki, co nas z kolei bardzo drażniło. Poznaniacy przez cały czas oczekiwali na przybycie armii Hallera. Generał Józefa Haller zorganizował we Włoszech, również na bazie ochotników z Kanady, Brazylii, Stanów Zjednoczonych, dużą armię. Nieźle uzbrojona, posiadając najnowsze linie ówczesne broni, łącznie z lotnictwem, bronią pancerną i tak dalej. W Paryżu działa ten polski rząd emigracyjny o nazwie Komitet Narodowy Polski. Zaistniał plan Korfantego-Dmowskiego, by wykorzystać tą armię Hallera. Na ten plan zgadzali się również Anglicy, Amerykanie tam specjalnie się nie wtrącali, desantować drogą morską te oddziały w Gdańsku, gdy tam wylądują, rozpocząć przemieszczanie się na południe. Ten plan był bardzo konkretny, zachowały się do dzisiaj dokumenty, tak zwane księgi Teslara w Centralnym Archiwum Wojskowym. On przewidywał, że jak już minął, idąc na południe, grudziąc, to wybuchnie w Poznaniu powstanie i jednocześnie będzie promieniowało na Kujawy Zachodnie, Inowrocław, Bydgoszcz dalej, z Ostrowa na Górny Śląsk. Przyjazd armii Hallera odwlekał się.
Miało to być w końcu listopada, mamy grudzień, nic się nie dzieje. Anglicy, którzy rywalizowali na forum międzynarodowej z Francuzami o wpływy również w akwenie Morza Bałtyckiego, zapobiegli temuż. Zamiast oddziałów Hallera 25 w Gdańsku przybywa Ignacy Paderewski, członek Komitetu Narodowego Polskiego. Taki nieformalny przywódca sprawy narodowej polskiej. On był reprezentantem Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu, w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce. Zresztą w Ameryce był spektakularnie popularny. To była taka gwiazda roka w dzisiejszym tego słowa znaczeniu. Człowiek, który na koncerty przyciągał dziesiątki tysięcy ludzi. Pierwszy polski celebryta, jak się często mówi. Największy pianista swojej epoki. Wielki patriota, znany ze swoich zasług na rzecz sprawy polskiej. Można by wyjść od fundowania pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie w 1910 roku. Człowiek zamożny, pamiętajmy o tym, który był przyjacielem największych możnych tamtego świata. Z prezydentem Wilsonem mógł się spotykać na prywatnej stopie. Z angielskimi przywódcami mógł spotkać się na lunchu czy na kawie, więc stąd jego przyjazd jesienią, późną jesienią roku 18 ze Stanów Zjednoczonych do Anglii, a potem z Anglii podróż do Polski, to w takim kontekście należy osadzić. A Paderewskiego wysłano do Polski, żeby zorientował się raz na miejscu, jaka jest sytuacja i żeby przeprowadził odpowiednie rozmowy z Józefem Piłsudskim celem uzgodnienia wspólnej strategii. Przypomnijmy, że ta podróż miała charakter morski, to był okręt o nomen omen, o pięknej nazwie Concorde, który płynął z Anglii do i zacumował w Gdańsku. Oczywiście witają go tutaj przedstawiciele Naczelnej Rady Ludowej z Korfantym na czele, dając mu sygnał, że w Poznaniu będzie mile widziany, więc to też pokazuje, że zabiegano o jego wizytę w Poznaniu. Nasi politycy wysłali delegację, przekonali go, żeby jechał do Warszawy przez Poznań. Niemcy doskonale wiedzieli, czym to grozi, zapobiegali w różny sposób, nie dało się tego powstrzymać. Chciał w ten sposób pokazać, że jako przyszły premier Rzeczypospolitej już za moment, za tydzień, nie traci ze swojego punktu widzenia Polaków poznańskich. To był bardzo ważny polityczny sygnał. Poznań oczekiwał, mimo że był to czas świąt, wypoczynku. Rodziny cieszyli się z powracających z wojny, nawet tych rannych, z różnymi urazami żołnierzy, mężów, synów, narzeczonych, ale byli zorganizowani. Oni czekali na ten moment. Ta wielka historia, która zakończy się triumfem, wiktorią grudniową, jak to było nazywane wówczas w prasie, ona się wiąże w sposób oczywisty z przyjazdem Paderewskiego do Poznania wieczorem 26 grudnia 1918 roku. Paderewski przyjeżdża na dworzec tzw. letni. Poznaniacy wylegli bardzo tłumnie, żeby powitać Paderewskiego. I przy okazji tego bezpośredniego powitania na dworcu i za sprawą jego przejazdu z dworca do hotelu Bazar, dzisiejszą ulicą Święty Marcin, oklaskiwało go dziesiątki tysięcy Polaków. Poznań przybrał narodową szatę, podobnie jak w czasie polskiego sejmu dzielnicowego. Wszędzie biało-czerwone barwy. Te barwy na drugi dzień bardzo mocno będą kłuć Niemców po oczach. I taki triumfalny wjazd kogoś, kto reprezentuje Polskę. Kogoś, kto jest traktowany jako nieformalny polski przywódca. Jako ktoś, kto za chwilę będzie premierem Rzeczypospolitej. Jako ktoś, kto reprezentuje majestat Rzeczypospolitej. A żeby wybuchło powstanie, przeważnie tak jest, potrzebna jest jakaś iskra. Tak? Przygotowania oczywiście trwają zawsze wcześniej. Natomiast tutaj ważniejsza była ta iskra. Wjazd triumfalny Paderewskiego do Poznania. To jest jedno z najpiękniejszych wydarzeń w ogóle w dwudziestowiecznej historii Poznania Wielkopolski. Opiewany w obrazach, w pieśniach, w wierszach, w rysunkach, powielany na tysiącach pocztówek. Piękny obrazek. Paderewski jedzie otwartym powozem przez cały Poznań, aby zakwaterować w hotelu Bazar. Tam wygłasza swoją przemowę do falującego tłumu, który zgromadzi się na dzisiejszym placu Wolności. Spowitanie kogoś, kto jest już wówczas traktowany jako mąż stanu. Jako ktoś, kto reprezentował Rzeczpospolitą w czasie, kiedy jej nie było na mapach. Na powitanie Paderewskiego na Plac Wolności przychodzili także Niemcy, bo być może będzie grał, będzie koncert i tak dalej. On już tu przedtem bywał, jego opera, Manru i tak dalej. Polacy tutaj mieszkający mają takie poczucie, że o nas nie zapomniano. Że skoro Paderewski tutaj przyjechał, to my również będziemy mogli tę wolność odzyskać.
Poderewski z balkonu jeszcze powiedział na ten temat, zachęcając do demokratyzacji swoich poczynań, mówiąc wprost o wolności, że to mamy zagwarantowane. I doskonale wiedział, że należy to umiejętnie rozegrać, utrzymać, pobudzić. Noc minęła w miarę spokojnie, ale już w sercach głównie poznaniaków. Do Poznania przyjechało też i wielu, wielu gości, by powitać Paderewskiego. To wszystko sprawia, że ta beczka prochu, którą jest Wielkopolska, którą jest Poznań od listopada roku 18, że ta beczka pęcznieje. Właściwie już bardzo niewiele brakuje, żeby doszło do eksplozji. Ta myśl mocno zakiełkowała, że to teraz, że to już wkrótce. Ta eksplozja to dzień kolejny, nazajutrz, 27 grudnia. Fenomenem jest to, że mówimy rzeczywiście o zwycięstwie w zaborze pruskim, gdzie Niemiec jest silny, Niemiec przez ponad 120 lat robi wszystko, by tutaj ludzie zapomnieli ojczystej mowy, by modlili się po niemiecku, by zapomnieli historię własnej ojczyzny, by porzucili swoją ziemię, oddali ją Niemcom, by byli słabi gospodarczo, a tu nagle, jak na złość, okazuje się, że po tych 123 latach wręcz przeciwnie. Polacy zaczynają czuć się narodem, udaje się tak oszukać Niemca, tak zagrać w granicach stworzonych przez niego prawa, że jak przychodzi ten moment wybuchu powstania, ten sygnał do wybuchu, ta iskra, okazuje się, że Wielkopolanie są perfekcyjnie do tego przygotowani i to i ci młodzi, i ci starzy. Ci starzy zaprawieni głównie w boju, w walkach okresu I wojny światowej.